Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy z powrotem tu. I tak, wiem, że byliśmy trochę dalej w tym całym mieście, ale stwierdziliśmy, że właśnie wrócimy. Głównie z celem zwiedzenia tym razem tej wioseczki, a nie tamtych dziwnych regionów. Więc tak, oto jesteśmy i dziś będę właśnie walczył przy użyciu starego, dobrego miecza czarnego ognia, który bije 424. To w porównaniu do mieczyka, jak to się nazywa, tego jest lepsze, gorsze, zaraz zobaczymy. 629, a ten jeśli będzie dwuręcznie trzymany, czy będzie 540, okej, okay, co ciekawe, jest ten słabszy, a i tak wydaje mi się, że obrażenie biją podobne tym przeciwnikom. O ile nawet nie jest tak, że tamten bił więcej. No cóż, nie mnie to oceniać. Na pewno jest skuteczniejszy przeciwko tym tutaj przeciwnikom. Przeciwko wonoszom właśnie wydaje mi się, że jest gorszy albo tak samy. Taki sam. No też tak. I tak już nie pamiętam, jak się tym walczy, nie umiem w ogóle, więc. No problem. I. A, okej. Okay. To potwierdził też jedną rzecz, o której myślałem ostatnio, że aby te miejsca nie są jakoś lepiej połączone, ale tak, na szczęście są, więc nie byłem nigdzie w żadnym jakimś tajemniczym, niedostępnym miejscu, o którym zapomnę, tylko byłem dosłownie kawałek dalej. Co tym idzie, prawdopodobnie mógłbym, przynajmniej podkreślam, mógłbym, nie zrobię tego i tak, zacząć od tamtego ogniska zamiast od... Przepraszam, ogniska, miejsca łaski, zamiast tego, od którego zaczynałem. No. Jakoś tak wydaje mi się, że tak bezpieczniej będzie właśnie od tego, którego skorzystałem tym razem. Niszczony prosty miecz, uwaga, szkła. Okej, nic szczególnego. Widzę. A to było już wredne. To było już wredne. No cóż, całe szczęście nie mam za dużo run, więc tak, nawet ta śmierć tych problemów, a mogła. Gdybym miał teraz do odzyskania jakieś większe runy, na szczęście nie mam. I tak, 4-2-4 czegoś tak to biło, więc teraz szybko weźmiemy znowu ten mieczek. Zobaczmy, ile ten mieczek bije, takiemu wonszowi. Bo chociaż chciałem pokorzystać z tamtego, to może ten jest skuteczniejszy. No, widzicie? Skuteczniejsze to jest. Więc tak, jakkolwiek tamten miecz też ma swoje użytki, tak widać, że w tej lokacji lepiej będzie korzystać z, no, z tego. Oczywiście czasami będę musiał użyć tego, albo będę tego używał, co jest bardziej prawdopodobne niż używanie czarnego ognia przeciwko zwykłym wrogom, ale nie przejmujmy się. Mimo to nie powinienem zbankrutować na punktach skupienia, mimo tego, że też nadal właśnie zapomniałem przywrócić stary układ sił, jeśli chodzi o butelki. Ale cóż, bywa i tak, poradzimy sobie, musimy sobie poradzić, to jest najważniejsze. Dobra, raz, dwa, nawet dwa nie trzeba było, okej, okay, raz, super. I kurczę, nie, no wiecie, ten mieczek naprawdę, naprawdę wykazuje się czymś dobrym. Mniejszy zasięg oczywiście, co za tym idzie, może być trochę trudniejszy do użytku, w niektórych sytuacjach nie ma takich potencjałów do bicia bossobójcą jak ten czarnego ognia i tym podobne, ale nadal uważam go za super broń i raczej za szybko się z nim nie rozstanę. Czym, żeby nie było, to za szybko się nie rozstanę nie oznacza ulepszymy go do plus 10 czy coś. Raczej oznacza tylko tyle, że będzie miłym dodatkiem do mojego arsenału, jeśli okaże się, że wystarczy mi kamyków na ulepszenie go bardziej. Wiecie, na razie dalej trzymałbym go, za dużo tego wiecie, ale tak ogólnie trzymam go dalej na bezpiecznej szóstce. I tak, szczerze to nawet myślałem o tym, żeby go sobie jeszcze lepszyć. Ale no, najpierw muszę mieć gwarancję, że tak, że nie będzie trzeba niczego więcej. I słyszę chrabonoszcza. A, dobra, to jest tu. O, czego ja szukam w sumie? Ja tak teraz trochę się pogubiłem. A, tu jest to przejście, tak. Dobra, nie wiem, czego szukam. Jedne, co wiem, to to, że powinienem teraz albo wypić miksturkę, albo użyć żywotności bestii. Nawet zrobię obie rzeczy.
I tak. Mhm. Idziemy. I teraz tu gdzieś był jakiś... Dobra, jest ten spadek, na którym widzę jakieś takie właśnie przedmiociki, więc to tędy będzie. Tak, teraz tutaj, tak. I niestety ze smutkiem stwierdzam, że ten tutaj gościu, co już powinienem wcześniej powiedzieć, jest zwykłym wrogiem, więc będziemy musieli się z nim męczyć za każdym razem. Natomiast ze szczęściem stwierdzam, że nie jest jakiś szczególnie niebezpieczny, jeśli uda się go podejść z pleca. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy poza piesem. Pewnie zaraz zwoła więcej swoich kumpli. Przynajmniej tak to by wyglądało. Ja całe szczęście tego nie zrobił, dobra. Dobra, i idziemy. Idziemy, zwiedzamy, bijemy. W sumie powinienem chyba odpalić też lampkę, tak patrząc, że jest dosyć ciemno. No, dobry pomysł. Pochodnie też mogę wziąć w sumie? Chyba? Chyba tak. Ta zbroja jest lekka na tyle, a noszę tylko jedną broń teraz ze sobą. Że tak, spokojnie z pochodnią można łazić. Obrażenia będą oczywiście przez to mniejsze, ale no, niewiele mniejsze, bo i tak tej siły to mam tyle co nic. 540 było dwuręcznie, a teraz jednoręcznie jest 530. No widzicie, 10 AR. To nie jest dużo. Naprawdę nie jest dużo, więc nawet jeśli przyzwyczaję się do jednoręcznego offsetu, to mogę to nosić i... w sumie zwykło pozwoli nam używać tej świętej mocy, ale odganiająca bestie dałaby chyba spokój z psami. Jednak i tak wezmę zwykłą. Wolę móc łatwiej strzelać tym swoim świętym pociskiem niż to. I okej, okay, ostatnio tu byłem, to akurat już pamiętam. Stwierdziłem, że nie, że tutaj nie idę, nie zwiedzam. Tym razem mogę to jednak zrobić. Nie mógłbym to zrobić, gdyby nie fakt, że w sumie tak za bardzo nie wiem którędy i po co. Ale tak, tak. Kojarzę to miejsce. I odgłosy chrzonoszcza, chrabonoszcza też kojarzę. Nie podoba mi się to, że one tu są. Niemniej jednak, to jest jakaś pułapka? O dziwo, nie. O! Okej, pieczęć złotego drzewa. Pieczęć. Pieczęć, pieczęć. Hmm. 40 wiary wymaga? Zadaje święte obrażenia. Nie to, żebym miał tym uderzać, ale... zobaczmy może co. Bezkształtna pieczęć ozdobiona herbem złotego drzewa, będąca kiedyś cennym religijnym... centrum religijnym ziem pomiędzy. Mimo, że eldyński krąg został strzaskany, a złote drzewo utraciło dawny blask, szersza wiara nadal przynosi odpowiedzi. A... okej. Okay. To ma ile? 192? To ma 142. Wiecie, nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. No naprawdę nie wiem. Bo nie ma takiego dobrego ulepszenia jak to obecne. Ale jeśli wymagasz 40 wiary, to jestem pewien, że to będzie miało jakieś lepsze korzyści niż te pieczęcie, których używamy obecnie, więc... Do tego miasteczka i tak nie mogę już bardziej pozwiedzać, to... lecimy do stołu. Oj, uderzyłem sławkami w mikrofon, mam nadzieję, że to nie było zbyt hałaśliwe. I właśnie zobaczmy, co będzie z tym, może jeśli to ulepszył. Przy okazji, jak to wygląda, świeci i... nie widać niczego, tylko świeci, okej. Okay. Czyli to jest jedna z tych takich mniejszych pieczęci. No dobra. Dziwne, wydawało mi się, że jej nie było. Tak, myślałeś, że nie żyje. Tak, oczywiście. I... co my tu mamy? Ponury kamień. Oczywiście, że ponury kamień. Ale dobra. Jest na plus 3, a już przebija. Chyba? Nie, ten był 190 coś, to nie przebija. ...193 kontra 192. Tu niby wzmacnia intentację zabójcy bogów, tutaj nie. No właśnie, niby mówiłem, że to jest takie wow, musi być lepsze, okazuje się, że to niewiele lepsze. No ale dobra, niech i będzie tak.
jak już zmarnował kamyki, to niech i tak będzie właśnie. A póki co... znowu mnie wołają. A, wybaczcie to nagłe cięcie, ale tak wołali mnie w ważnych sprawach. I przy okazji jeszcze szybka, malutka aktualizacja, która niestety jest wielkim spoilerem dla mnie, a jednocześnie dziękuję, że to usłyszałem, drogi informatorze. Okazuje się, że jednak kamyczki do plus 9 są nielimitowane. Więc w teorii, gdybym się chciał, to bym mógł ulepszyć to wszystko. W sumie... Dobra, czemu nie? Ulepszymy to jeszcze trochę. Ile mamy? 7 swoją drogą? 5, dobra, to... To mogę ulepszyć, ale na 8, powiem wam szczerze, na razie może spasuje. Jak tak widzę, to 8 mam też tylko jedną, więc wolę oszczędzić. No tak. Więc jednak plus 9. Wszystko plus 9. Ale dobra, mniejsza. A więc tak. I teraz gdzie my to byliśmy? Na czym to stanęliśmy? O... Chyba tutaj. Bo ostatnio byliśmy tam we wiosce, jeśli się nie mylę. Mówię, że się nie mylę, bo... Wybaczcie. No, trochę czasu minęło od momentu, w którym robiłem to cięcie od teraz. Nie jakoś super dużo, ale no, jednak troszeczkę. Ej, w ogóle gorąco zaczęło się robić, więc wybaczcie, jeśli będą jakieś hałasy w tle, ale... stwierdzam, że wiatrak muszę uruchomić, bo nie wytrzymam bez tego. Okej, okay, i wąż, oczywiście. Oczywiście, że wąż. Gin. Zły wąż. Gin, wąż. Dobra, wąż padł. To też padło. I teraz żywotność bestii. Tak, żywotność bestii. Moim nową pieczęcią, która jest drzewkiem. I co to chciałem? W sumie się trochę zgubiłem. A. Więc no, trochę się pogubiłem właśnie w tym, co, jak, gdzie, kiedy. Wracając tak do tego, o czym mówiłem wcześniej. Więc z góry przepraszam, jeśli będę właśnie jakieś głupoty robił, czy zapomnę, co mówiłem, że zrobimy, a co robię rzeczywiście. Ale tak, mówiąc wprost, to obecnie nie mam za bardzo pomysłu, co dalej. Oczywiście mogę niby skoczyć gdzieś tutaj, czy chwila, czy nie pominam jakąś znajdźkę. Tylko no nie wiem, po co miałbym to robić. Owszem, mógłbym zaskoczyć tam tą magmę zastygłą i zobaczyć, co dalej. Chyba nawet tak zrobię. Ale wracając, no poza tym to nie mam za bardzo pomysłu, co dalej. Miasto zwiedziłem chyba dokładnie, więc tam też niczego już nie ma. Tam sobie mówię miasto, wiecie, chodzi o tą sekwencję tego malutkiego miasteczka tam. A tutaj czy coś jest, czy też chodzę bez celu, o... A. Zapowiada się, jakbym chodził bez celu. Dosłownie tam był ten skok, zrobiłem to, tu są jakieś rzeczy, wow, super, ale... Co dalej? Chyba, że jest tu gdzieś jakiś bezpieczniejszy spadek? Nie ma. No cóż, to w takim wypadku pora się tepać z powrotem do ogniska. Chyba, że tu... Nie, wolę nie ryzykować, więc jej, z powrotem ognisko. Cały ja. Robię jakieś głupoty, nie myślę, a potem tego żałuję. Ale teraz tak, zapalmy to. Dwie ręce. I tak, gdzieś tutaj wąż ostatnio przylazł. Teraz też przyleziesz w wąszu, czy tym razem nie? Chyba tym razem wąż nie przyjdzie. I tak, tutaj byłem. Ej, nic nie było, to teraz tu. Okej, czyli to jest ta kontynuacja tego wszystkiego i teraz sobie uświadomiłem, że w sumie tutaj powinienem skoczyć chyba z moją kosą. Ale dobra, mniejsza. Idziemy tu. Będę tego żałował pewnie, ale tak, idziemy. Okej, jakieś ogniste ślimaki, które plują ogniem. Magma, która pewnie mnie zabije natychmiastowo, jak ją dotknę, więc wolę nie dotykać. Chyba, że jest to jak w Dark Soulsach, co niektórych. Oczywiście, że to była drabina. Ja po prostu nie myślę. No, ale wracając, wolę nie dotykać, wolę nie sprawdzać, wolę skakać.
No, jednak dotknęłem i mamy odpowiedź. Mogę po niej biegać tylko. Będzie to kosztem szybkiej utraty życia. Ognioodporna wątroba. Właśnie, w sumie, dzięki grze, że mi przypomniałaś o tym. Mam te ognioodporne suszone wątroby, więc omnom, jemy wątrobę. To jest w sumie trochę chydne, bo osobiście wiem, że niektórzy lubią wątróbkę, ale ja jej nie lubię, więc... gdybym to miał być ja tak prawdziwie, to nie wiem, czy bym to zjadł. Nawet kosztem przedłużenia sobie żywotności. Chociaż dobra, w sumie, będąc świadom, że jestem tak de facto jakimś nieśmiertelnym tutaj kimś, nawet jak zginę, to się odrodzę. Owszem, to będzie bolesne dla mnie i tak dalej. Raczej aż tak bym się nie przejmował tym, żeby, powiedzmy, zażyć coś, co ma mi ułatwić przeprawę. Ale ma być dla mnie totalnie ohydne. Złoty rund 9, dziękuję i jednocześnie nie dziękuję. Co? Przepraszam bardzo, czemu ja zrobiłem tutaj ciężki przewrót? Czemu... Nie, już chyba, że mam zły udźwig, ale wszystko w porządku, wszystko w normie. Dobra, mniejsza z tym, żywotność bestii, proszę bardzo. Dzięki. I teraz tak, tutaj już byłem, przed chwilą dosłownie. I w sumie nie zobaczyłem tego przejścia. Wydawało mi się, że nie można, a jednak można. No i jest znajdźka, lubię znajdźki. Kamyczek szóstka, miło. Na pewno się przyda, kiedyś. Jeśli znowu sobie znajdę jakąś kolejną broń, którą stwierdzę, że tak, to jest ta broń, którą chcę używać i w ogóle. Coś takie załamujące, mam już co najmniej trzy takie bronie. Ale najśmieszniejsze jest to, że wszystkie są na ponure kamienie. Nie wiem, jak ja to żebym zrobił i czemu akurat tak, ale... A jeśli gra tak zadecydowała za mnie, to niech i tak będzie. A teraz hit i giniemy. Dobra. Jeśli kogoś zastanawia, czemu ostatnio robię hit, a nie rzucam czy jakoś coś tak dalej normalniej, to wszystko wina siostry, która mi wpoiła do głowy po prostu metody jednego, czy w sumie okrzyki jednego gościa, który zawsze wrzeszczy hit albo ja hit, kiedy coś rzuca. I tak mi się to utkwiło w głowie. Tak samo jak różdżkę nazwane wędką albo wantką, nie wiem czemu. To drugie, ale tak, jeśli chodzi o wędkę, to wszystko też przez jednego gościa. Razem sam go oglądałem i no, tak zostało. Ci, którzy wiedzą, o kogo chodzi, to wiedzą, o kogo chodzi. Co tutaj jest? No nie, kolejny taki diabong. Czemu go tak dziwnie określiłem? Nie wiem, ale ogólnie kolejny taki zły, niedobry gościu. Dobra, to już wiem, z czym będę musiał się mierzyć, a póki co... Zawróćmy, tak. Tak. I teraz, czy tutaj coś jeszcze było takiego fajnego? W sumie tam u góry coś jest, więc tak. Idźmy, może to będzie ten most, który tam był zamknięty wcześniej, a... Nie, ale jest jakiś wąż biczownik. Który prawdopodobnie będzie moim oprawcą, jeśli... nie zacznę grać ostrożniej. Skąd ja to wiedziałem? Pani, skąd ja żebym to wiedział? Już tak się skończy. A, ciekawe w ogóle. Ma podobną broń do tego czegoś, co my mieliśmy, tylko tutaj ma zastygłą. Mamy świecznik z taką niezastygłą. Właśnie, świecznik. Dobra, te cztery bronie już mam teoretycznie na ponure kamyki. Bo świecznik chyba też był na ponure? Może? W sumie nie pamiętam, ale... Przekonamy się za chwilę, jak będziemy w jakimś... w miarę bezpiecznym miejscu, gdzie będę mógł to sprawdzić. I wiem, że mogą tam przy miejscu łaski, ale tak... To bardzo nie w moim stylu, ja muszę po prostu najpierw robić jakieś głupie akcje, a potem dopiero zaczynać myśleć. Więc no... Idziemy i szukamy czegoś. W sumie nie wiem czego. Ale tak, o, cześć dziadzie. Jeśli błyskawica moja trafi, to będzie po tobie. Super. Czyli teoretycznie to jest bezpieczne miejsce. Mniej więcej. Kamyczek, szóstka raz dwa, miło, może kiedyś tego użyję. I teraz mogę spokojnie sprawdzić po stopniu ulepszenia świecznika na plus ile on był. Czy w sumie na jakie kamyczki? Plus 5. Grywałbym to jednak, patrząc na to, kiedy go dostaliśmy, że to był... może... W sumie dobra, nic mi to nie sugeruje, nie, nawet nie wiem. Takie ulepszenie plus 5, plus 6 czy coś, to może sugerować nadal zwykłe kamyczki. Pamiętam, że byłem starszy z nimi. Oszczędny i jedne co mu mnie wyszło powyżej tam nie wiem plus ile, ale właśnie tej szóstki to chyba jest ta pieczęć, z której już nie korzystam chwilowo.
Chociaż szczerze powiedziawszy, może jeszcze będę z niej korzystał, jeśli się przerzucę znowu bardziej na zaklęcia. Jak one się nazywały? No te znowu czarnego ognia. Bo póki co korzystam z błyskawic, bestii i tym podobnych, no to wszystko. No liczy najbardziej na potęgę samego katalizatora, tam pieczęci, a nie na jakieś tam bonusy za nią. Typu plus 15 do zaklęć się. Nawet nie pamiętam, jak się nazywał, czy czarnego ognia, czy co, ale mniejsza. I uniknie pewnie? Nie uniknął. Okej, w takim wypadku przygotujmy się najlepiej jak możemy. Czyli definitywnie nie tak. Definitywnie nie tak. A, tutaj jesteś. Dobra, to gin wąż. Dobra, zemsta. Co ciekawe, jest mniej wart niż wąż z tarczą, ale jest trudniejszy do pokonania moim zdaniem. Ale dobra. Nie mnie oceniać, jak gra wycenia swoich wrogów. A. I co dalej w sumie? Ja się widzę tamto zejście. To jest chyba do tego beboka, czego już określiłem wcześniej, a nawet nie pamiętam. Ale coś na D. Tak, moja pamięć jest naprawdę dziurawa. Ale tak, są tu jakieś klatki może, które się nas zabierze tam. A inne jakoś do góry. Okej, wniosek następujący. Tą klatką nie powinienem jeszcze iść, bo ja tu nie chcę i się boję. Więc może ta druga będzie bezpieczniejsza. A może ktoś mnie zawiezie tutaj, tylko że prosto w lawę. Niemniej jednak tak warto to sprawdzić. Nie, dobra, ta jest do góry, okej. Jestem ocalony chwilowo. W jakimś takim dziwnym, malutkim stopniu. I prowadzi to do jakiegoś innego miejsca. I tu będzie ten most, teoretycznie. Fajnie. Tylko czy jestem w stanie go otworzyć, to jest większe pytanie. Kamień piąteczka, miło. Nie mam ich trochę, ale no, nawet taki teraz się przyda. Na wpadek, gdybym znalazł jeszcze z 5 pierdolionów rzeczy, które bym stwierdził, że chcę po prostu na ponure kamyki. I co my tu mamy? Nie pamiętam, jak oni się do końca nazywali, ale to jest chyba... Dobra, to jest mnich czarnego ognia, już teraz pamiętam. Aj, ci sami, którzy byli w wieży w Kelit. Tylko ten był maczuga, a tam ci mieli mieczyki. Ale tak, pokonany 800 coś, czyli ten teoretycznie jest warty więcej. I co my tu mamy? A, nie wiem. Poza tym, że mamy most. Zaraz sprawdzimy ten dziwny miejsce. Ale najpierw most, bo nie mogę zapomnieć o moście. I tak, celowo mówię most, to jest nawiązanie do mojego dzieciństwa. Nie muszę chyba coś dużo o tym opowiadać. Dobra, piękna scenka. Puszczałem się łaniejcuchy. I z płynnej magmy, lawy, czy co to tam jest, nagle bez szwanku wyjdzie most pewnie. No oczywiście. A jakby inaczej. Tak samo to, dlaczego mówię na jelenie lejenie, czy tam właśnie zamiast jeleń to lejeń, to też jest trochę związane z moją przeszłością, ale nie ma co dużo gadać. No to nie jest nic ciekawego, po prostu jakoś tak mam. Póki co mamy czerwony, goronec, most, prosto z lawo magmy. Który magicznie szybko ostygł. Więc no, jej, czy coś. Okej, teraz kiedy mam przynajmniej pewność, że mam bezpieczny powrót, możemy biec tutaj, z powrotem. Zwiedzać, grzebać, zabierać przedmioty. I co to ma być? Oczywiście, musieliśmy rzucić jakiegoś bossa. Swoją drogą przypomina wroga, którego widzieliśmy tam w Jurni? Tak, chyba to było w Jurni. Tam w tej boskiej wieży w Jurni. Tak, tam widzieliśmy tego przeciwnika, który... Na pewno wyglądał albo tak samo, albo bardzo podobnie. Aha, super. Czemu ja takich zdolności mam? Ktoś mi to wytłumaczy? Ja chciałbym takie zdolności, ale nie. Są zarezerwowane tylko dla złych, niedobrych gości.
Ja mam jakieś tylko bezużyteczne... jak się nazywały? Eldeńskie gwiazdy. A teraz gin. Okej, okay, wniosek numer kolejny. Błyskawice nie są najlepszym wyborem przeciwko niemu. A więc może szpon bestii? Też nie. Na co on jest podatny? Okej, okay, 305 z mieczyka. To nie jest taki zły wynik. Ale jak jest sytuacja taka jaka jest, to jeszcze żywotność bestii, tylko byłby na pewno przeżyć. Jeszcze te uniki. Niby tyle już grama, nadal łapie się na to delikatne opóźnienie uników. Wiesz, dobra, zamiast walczyć z nim, może pójdźmy zobaczyć, co tam jest. Oczywiście. Oczywiście. A. W ogóle to jest taka ciekawa sprawa, jak tak patrzę na tego szlachcica boskiej skóry. Przeteleportujemy się znowu tutaj. Bo ten sposób będzie szybciej. Ale oni mają takie ogony, trochę jaszczuro łamane na wąż podobne. Więc co jeśli oni są związani z tym wszystkim tutaj? W takim wypadku ta cała... Zresztą nie wiem. Nie wiem, to możliwe, ale wiecie, z drugiej strony mam ten miecz, który był całkowicie gdzie indziej. Tu jest napisany właśnie... czym opisany. Nie ma w ogóle wspomnienia o wulkanicznej posiadłości, o tym, nie pamiętam jak się nazywał, tym gościu, który niby tą posiadłością rządził. Ten sędzia jakiś tam i tym podobne. Więc ciężko mi stwierdzić, ale tak jak już wiemy, że to jest taki bossu, to zachowam się jak skończony nubek, jak zwykle. I idziemy na easy mode'a. Ale spokojnie obiecuję, że jeśli kiedyś jeszcze będę jakieś nygy plusy robił czy coś, to w tym momencie postaram się nie korzystać z takich ułatwień jak to, co teraz mam tutaj. Obiecuję wam to. Chociaż z drugiej strony pewnie nygy plusów nie będę robił już na YouTubach, bo... nie będzie mi się chciało. Mhm. On lata? Ale dobra. Widzicie, jaka jest różnica między solo a z tym czymś? Zszywacz boskiej skóry? Rachetna obecność. Okej, okay, to już jest coś bardziej ciekawego. Zaraz zobaczymy, co to jest, tylko wrócę do tego mieczyka. I tak... broń zaraz, tylko najpierw tutaj szlachecka obecność. Dynamiczne wyprężenie brzucha, by uwolnić odpychającą falę uderzeniową. Okej. Okay. Okej. A tutaj co mamy? Worek wodniowy węża. Fuj, ale miał to kluczyk, więc coś ważnego. Ohyda. To taka wielka ohyda. No ale cóż... powiem szczerze, mam pomysła, gdzie może to by się przydało i komu, więc tak... Po prostu pójdźmy i dajmy. To jedyny osobie, o której myślę, że może to mogłoby to zainteresować. Czy w sumie jedną z dwóch. A... okej, okay, bo właśnie myślałem, że może ją to zainteresuje, ewentualnie tamtą, która sama jest wąższa, a nie mniejsza. We are resisting the ways of the Erd Tree itself. What matters one's lineage in such a crisis? Zariah said some things are better. Okej, dobra. Jeśli ona tego czegoś nie chce, no to nasza wąszowa koleżanka może?
Może ty będziesz coś chciała z tego? Nie. Nie wiem, czy chciałbym jej to robić, ale... Ale już niech będzie. What is this? I remember this scent distinctly. Funny, isn't it? I am certain of it. I was born inside this. It's a part of my birth, mother. You have my gratitude. Thanks to you, I am no longer afraid. I want to know how I was born and met Lady Tanith. One day, I hope to call her mother once again. This time from the bottom of my heart. Okej. Okej. Czyli mamy coś, jej. I w sumie, czy ktoś jeszcze ma coś tutaj do dodania, do powiedzenia, czy nie? Może ty tutaj? Nie. Dobra, do następnego razu oczywiście. I w sumie tak, czy coś tutaj naprawdę jeszcze więcej będzie do zrobienia, czy nie? Nie wiem, może ona teraz coś? Nie, dobra, nic nie ma. W takim też wypadku... Pora iść, zająć się dwoma sprawami. Po pierwsze stąd, zjechać tam niżej, pójść tam, sprawdzić to coś. Ale zanim to... jeszcze tylko to usunę. To lepiej pójść w jedno miejsce. Wziąć na chwilę moją ulubioną kosę. I przeskoczyć po znajdźkę i zobaczyć, co tam jest. Nawet zobaczę, czy mogę kosę nosić razem z tym mieczem. Jeśli mogę, to oczywiście kosa wraca do numer 1. Bo ona nigdy nie przestanie być numerem 1. I to jest akurat 100% pewne. Nieważne, co i jak ją muszę ulepszyć na plus 10 jako pierwszą rzecz, którą będę ulepszał. I właśnie, jeszcze przypomniałem sobie na szybko. Tak sobie szybko przypominam, to właśnie... To musimy zobaczyć. Ciężki miecz do pchnięć. Elegancki miecz o Seldnow Mostrzu, który służy do przebijania wroga. Posługuje się nim szlachta postołów boskiej skóry. Arystokraci są dalece lepszymi szermierzami niż pospólstwo. Pomimo rozmiarów miecza można prowadzić nim serię ataków, za którymi trudno nadążyć wzrokiem. Okej, zobaczymy nawet. Okej. No... Chyba to ta wielka szabla, którą tam spotkałem, chyba w pierwszej lokacji miała podobne ataki. Nie mnie to teraz oceniać, bo już nie pamiętam. A tutaj to jest... A, dosłownie coś takiego. Okej. No dobra. Tak więc, ruszamy, zwiedzamy, szukamy, odkrywamy. Teraz tak zobaczmy, jak to wygląda. Patrzcie, to już... Niewiele się różni, naprawdę. Kosa i miecz. Coś mówi, że gdyby były tak samo ulepszone, to byłyby równopotężne, albo nawet mieczek by prześcignął kosę. Ale póki co, jak widać, kosa bije 800 coś, mieczek bije 400 coś, tam 500 coś. Mimo tego, żeby tego ulepszał, i to już deklaruję z góry, więc nie ma, że mnie od tego odwiedziecie, po prostu przez to, że jest to mieczek D. A D był moim... Można powiedzieć towarzyszem, który zginął śmiercią tragiczną. Ale co ciekawe, przeżył, chociaż podejrzewam, że to nie był D, a raczej brat D, który też jest D. No ale mniejsze takie teraz szczególiki. Więc tak, mimo wszystko będę to ulepszał, ale kosa nadal będzie. Bo chyba główną bronią, jeśli chodzi o takie kwestie świętości. Chyba, że będę potrzebował czegoś trochę szybszego. Wydaje mi się, że mieczek jest właśnie szybszy. No albo będę musiał szybko pozbywać się tych wstających marlaków, bo z tego, co zrozumiałem z opisu, to tamten właśnie z automatu wyłącza wstawanie u marlakom. Natomiast kosa takiej właściwości, o dziwo moim zdaniem, nie ma. Ale dobra, teraz nie ma co się przejmować. Idziemy. I droga koso, proszę nie zawiedź mnie. Jeśli mnie zawiedziesz, to się obrażę. Ale w sumie innego sposobu nie ma, żeby tam się dostać, więc droga koso. Nie, koso. Czemu mi to zrobiłaś? Jak tam się dostać? W takim wypadku. No nie wiem. Ale jak już tu jestem, to zobaczmy, co tu się dzieje w sumie. Poza tym, że są tutaj słoiki. Tak, są tu słoiki. Dużo słoików i dużo grobów.
są też agresywne słoiki. W sumie... tarcza dymu. Nie, nie będę ci atakował słoik. Nie chcę tego po prostu. Bo nie czuję potrzeby. W szczególności, że duży słój nie ma nic przeciwko. Dopóki pewnie ciebie nie będę atakował. I tak, zaraz zobaczymy też tarczę dymu. Ale zanim to muszę tutaj właśnie pobiegać, spróbować coś znaleźć, uciec od tego wszystkiego i... Naprawdę? A nie, dobra, jednak nie. Jednak nie jest tak, jak myślałem chyba. Może jest? A, jakieś takie jakaś jeszcze ścieżka, jakaś sekretna. Szybciej gwiezdny kluczu, zanim zginiesz. O, w ogóle ciekawa sprawa, że tutaj ta lawa spowalnia, robi ciężkie przewroty, ale powoli bije. Dobra. Cokolwiek by nie mówić o tym wszystkim, jest to dużo sprawiedliwiej zrobione niż lawa w... Nie pamiętam, która to była część mrocznych duszów, ale tak, w jednych z mrocznych dusz. Właśnie odsłonię. Tam pamiętam, że ta lawa tu w sekundę odsłonię trafiła, zabić. A żeby nie było, była sekwencja jedna, przynajmniej cała lokacja, w której trzeba było dużo chodzić po tej lawie. Naprawdę było to poboczne, jeśli się nie mylę, ale naprawdę, naprawdę dużo ciekawych znajdziek oraz rzeczy potrzebnych do jakiegoś osiągnięcia było w tej lawie ukrytych, więc no. Co z tego, że było to poboczne, jeśli tak naprawdę ta poboczność była zabijana przez osiągnięcie. No ale dobra, dobra. Chcący i chodzi ciągle w jakimś schemacie? Nie wiem, dziwne to było. Ale okej, witaj przeciwniku, gin przeciwniku. I czy zaprowadzi mnie tu w jakieś może ciekawe miejsce? Niestety nie. Więc idąc tutaj, jest tu skok, okej. Jeszcze teraz tutaj spróbuję może skoczyć. Wątpię, żeby wiecie, się to miało udać, ale... Ja chcę wiedzieć, co to za znajdźka, więc schyc i nie. Uderzę w ścianę, więc nie. Może z rozpędu bym tam jeszcze doskoczył, bo... Chociaż nie. To trzeba jakoś inaczej z dachów. Dobra, wiecie co, spróbuję. Spróbuję znaleźć jakiś dach, z którego będzie można tam spaść. Ja się nie poddam tak prędko, ja chcę zobaczyć i... Nie to miejsce oczywiście. Chyba jakby inaczej. No, od razu lepiej. Po prostu, wiecie, jestem oparty. Moja opartość nie zna granic. Jak ja chcę, to ja to muszę zrobić, inaczej będzie źle. Albo co, gin wąż. I... Jeszcze raz gin wąż. I teraz dobrze. Z tej strony jest to wszystko. Ale to nie tego szukamy, raczej. Chociaż... A, okej, dobra, to jest to miejsce, już się połapałem w moim lagu mózgu. Nie, ale dobrze jest, jednak dobrze idziemy. I tak, teraz tutaj tego wąsza trzeba się pozbyć. Nadal uważam, że jest słabszy od tego... tego, jak to się nazywa, z biczem. Więc nie wiem, czemu jest wart więcej dusz. A nie, tyle samo. To jakoś mi się gdzieś pomyliło z tym, że on wart jest ponad 1000. No cóż. I dobra, teraz tak, żywotność bestii, żeby na pewno to przeżyć. I mamy tu. Mam ten dach, z którego ewentualnie będzie można spaść. Jestem prawie pewny, że i tak to spełznie na niczym. I pewnie będę się wkurzył, że zginęłem. Ale jeśli ostrożnie to zrobimy, to może... A, jakoś w tym miejscu coś, jakoś gdzieś... Dobra! Jaki fart! Ledwo żebym przeżył, ale jaki fart! I mamy to, a jest to... klucz kamiennego miecza. Okej. Nie wiem, czy z tego powodu powinien się bardziej cieszyć, czy smucić. Ale mniejsza z tym teraz. Sala gościnna, nie mam po co w sumie. Świątynia Eglai teraz, czym Eglai. Mniejsza nazwę. Zobaczymy tarczę dymu i lecimy dalej. Tym razem... Niech będzie, że z kosą. Mieczek jeszcze na pewno się pobawimy i tarcza dymu, cios tarczą.
Mhm. Ciekawe, ciekawe. Okej, okay, taka mała bojowa tarcza. Mhm. No i dobra, skoro tu jesteśmy już, to... Nie ma tu niczego. Więc możemy iść już na spokojnie. Naszym kosom plus 9. Miejmy nadzieję, że niedługo już plus 10. Na wyprawy, na poszukiwania prawdy i szczęścia i sprawiedliwości w ogóle. Wszystkiego. Okej, dobra, dobra, rozumiem. Musiałem po prostu stracić życie w jakiś głupi sposób. Więc tak. Częstujemy się witalnością bestii. Czy nie, przepraszam, żywotnością bestii. Nie wiem, czemu to plączę. No i idziemy. Swoją drogą ciekawe, czy da się na tą skałkę wejść? Pewnie jakoś by się może dało. I to jest tak, biegniemy szybko zanim biczowo, on już nas zobaczy. No i teraz zjeżdżamy już tutaj. O, przy okazji, patrzcie, jak fajne. Są dwie klatki, więc zawsze jakaś będzie dostępna. I no cóż, no to moim zdaniem jest wielkim plusem. Przynajmniej ciężej utknąć bez wyjścia. I tak, czy żywotność bestii jeszcze trwa? Trwa spokojnie. Więc jeszcze możemy iść. Ale nie podoba mi się trochę to, co tutaj widzę. Naprawdę wygląda to dosyć ryzykownie. Przypomnę mi tu też właśnie to miejsce całe, w które zobaczyłem tam wtedy z tym takim dużym dziadem łażącym. Nawet nie będę czekał. Ja wiem, że z nimi walczyliśmy już niejednokrotnie, ale nawet nie będę czekał, po prostu, jak widzicie. Biorę co trzeba i... I tak. I po prostu to i tujemy błyskawicą, to coś. Próbujmy to przeżyć. Mhm. Spróbujmy to przeżyć walcząc tutaj z nim, ledwo mając jakiś teren pod sobą. Okej. Okay. Błyskawica jest słaba. Przeciwko niemu. Pewnie dobrze mógłbym używać po prostu ataków z kosy. Patrząc na to wszystko. I... Tak, nadal muszę być ostrożny. Bo mogę tutaj łatwo paść. Nadal nie... Nie... Jak tak patrzę, to niektórych jego ataków w ogóle nie jestem w stanie rozpoznać ani nic. Okej, okay, teraz pluję. To można na szczęście tak sobie wykorzystać ten moment jego plucia. Okej, okay. No i oczywiście nie zdążyłem, to musiało mnie wyrzucić do lawy. Jakby inaczej, to zawsze tak działa, że jeśli się nie zdąży uniknąć, to wrzuci w najgorsze możliwe miejsce. Okej, okay, pluję lawą na swój mieczyk? Nie, nie, to jest... Tak, na mieczyk, dobra, czyli teraz będzie chodził na dwóch łapach. I tak samo jak ten, który prowadził nas na płaskowyż oryginalnie. Też miał taką sytuację. Mhm. Mhm. No i nie mamy już klona. Więc resztę walki musimy odbyć samemu. Łatwo to nie będzie. Ale trzeba, to trzeba. Ewentualnie jeszcze spróbujemy swoją drogą użyć mojej wspaniałej błyskawicy przeciwko niemu. Przepraszam bardzo, jakim cudem? Ja się rozumiem, że mogło mi to odrzucić, bo ta fala uderzenia bardziej była dosyć mocna, ale... Okej, okay, dobra, ta błyskawica jeszcze ma sens jakiś tam. A, dobra, halo, w dwie ręce. Proszę, w dwie łapy, dziękuję. Dlatego jeszcze nie zakrwawił, więc jest jeszcze nadzieja. Może jeszcze padnie natychmiastowo przez krwawienie. A może zakrwawił, nawet nie jestem tego świadom. Nie wiem. Tak czy jak pokonany i mamy serce smoka. W sumie tak teraz sobie uświadomiłem, że jeszcze nie użyłem ani razu. No tak, jakoś tak nie użyłem, chociaż... W sumie wiem, czym nawet jest to spowodowane. Tamte zaklęcia wymagają mistycyzmu, którego nie rozwijam, więc jakoś tak... Czemu w sumie zaklęcia? No, inkantacja. Dlatego też mogę tak powiedzieć z czystą premedytacją, że mnie mało interesują. Może kiedyś jakoś jak zdobędę coś, co mi da dużo mistycyzmu, to stwierdzę, tak, warto się tym zainteresować.
Ale póki co pas. I tak, nic tu więcej nie ma. Ha. Nic tu nie ma. To gdzie ja powinienem teraz pójść? Tak w takim wypadku, no... A. Może już nigdy? A może? No cóż, załóżmy, że już nigdzie, więc udało się zaliczyć to miejsce. Tak, tak będzie niebezpiecznie. No i cóż, w takim wypadku mamy 45 minut też na liczniku, tak teraz zwróciłem uwagę. I na tym moglibyśmy skończyć. Ale jeszcze chcę spróbować swoich sił przeciwko tutaj temu dziadowi. Jeśli go pokonamy, to super, jeśli nie, to trudno. A póki co właśnie jeszcze też tutaj. Co to jest jeszcze? Dobrze to sprawdzić. Okej. Mamy trochę run, mamy też możliwość level upowania. Więc mogę jednego pozioma zarzucić. To zarzucimy na dół w udźwig. Wiecie, chcę mieć możliwość średniej rolki w naprawdę dobrych sprzętach. I to też z większą ilością broni. A jeśli kogoś zastanawiać, czemu nadal chodzę w tej zbrojce, zamiast wziąć sobie z powrotem łuskowatą czy coś, jakoś tak preferuję tą po prostu. Dobra, no to idziemy. Zobaczymy, czy dziad nam da jakąś nagrodę, czy nie. Bo zaraz gdzieś tutaj się powinien pojawić, jeśli się nie mylę. O, to jest dziad, dobra. Rzuca ogniem. Mamy na to dziad. Jest chyba tak samo silny jak tamten, w sumie tak teraz myślę. Tak! A mi trochę nie dostaje siłą od tamtego. Szybko muszę w takim razie wziąć miecz czarnego ognia, bo wydaje mi się, że lepszy przeciwko niemu. To ciekawe. Patrzę na to, że on w sumie jest szlachcicem czarnego ognia, tak de facto. Jakimś tym unikłem. Dobra, jakimś tym unikłem. Super. Okej. Nie, błyskawica pamiętam, że nie była zbyt dobra przeciwko niemu, więc tak. Okej, unik, jeszcze raz. W ogóle ciekawa sprawa, że zaimplementowali pochodnie, która... ten, jak to się nazywa? Odstrasza bestie. Wiecie, powoduje, że są pasywne czy coś. A nikt nie pomyślał, daj mi na to jakimś czymś, co spowoduje, że po prostu ci od czarni... Przepraszam, jaki czarny. Czarnego ognia, czyli boskiej skóry, po prostu nie będą nas atakować. Na przykład, widzicie, mam miecz ich królowej, czy coś, jakieś tam ich... Chociaż dobra, to trochę bez sensu, skoro wiedzą, że królowa została pokonana i tak dalej, to ktoś ukradł po prostu święty relikt. No to tym bardziej powinien chcieć atakować. Ale dajmy to talizman. Nie, talizman też w sumie każdy mógł mieć. Nie, ale dobra, inaczej. Mogli pomyśleć, że myśl takim właśnie jakimś, co spowoduje, że oni też będą mniej agresywni. Nie mówię oczywiście o bossach. Boss to boss. Ale tacy chociaż właśnie tacy zwykli tutaj. Znaczy okej, okay, no to może być też trochę głupie. Bestie to w sumie nie są aż takie zagrożenia wielkie zazwyczaj. Jak właśnie jakieś tacy, powiedzmy, mini-bossowie, pół-bossowie czy coś tego typu. Więc tak, chociaż okej, okay, psy w Kelic to były groźne. Ciężko odmówić. W ogóle ciekawi nadal, czy on jest po prostu taki, powiedzmy, szeroki, czy to jest bardziej kwestia tego, że ten, że jego szaty są takie rozległe po prostu. Dobra, butelki. I czarnym upominiem go wykończymy. Zginął od własnej mocy. O, proszę. Mamy jego ubranko. Okej. Dobra. No to sukces. I tak, tym samym, w tym oto momencie, tym sukcesem kończymy tę przygodę. Więc tak, mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście zadowoleni i w ogóle. Na tym kończymy. No i do zobaczenia w Elden Ringu już w kolejnych dniach. A póki co to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej!